Siemano, ja jestem Szaba. Siemano, ja jestem Kondzi. I witam was serdecznie w Waperskich Pogaduchach. Dokładnie tak, więc jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co mamy do powiedzenia o vapingu, subskrybujcie ten kanał. Pamiętacie także, że mam naszą własną grupę na Facebooku. Kwadrans Ekipa, zapraszamy gorąco oraz przypominamy, że kanał jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. A na sam początek dzisiejszego odcinka pytanie od Bartłomieja Kluszczyńskiego. Pytanie, pytanko, słuchajcie, jak zwykle dziękuję za odcinek. Ciekawy jestem, czy jest możliwość ściągania e-papierosów z Anglii. To może być ciekawa alternatywa na przyszłe ciężkie czasy. Oczywiście o ile będzie się opłacać, ale patrząc na to, co się dzieje, myślę, że cenami powoli dogonimy wyspiarzy. No i takie pytanie. Dość ciekawe, a aktualnie myślę, że ściąganie papierosów z zagranicy nie będzie miało sensu. Cena od producenta jest mniej więcej taka sama dla całego świata. Polskie hurtownie kupują bezpośrednio od producentów, państwo nakłada podatek i e-papierosy lecą do sklepów. Tak działa mniej więcej na cały łańcuch dostaw. Jeżeli chciałbyś kupić e-papierosa z zagranicy, to musiałbyś doliczyć koszt dostawy oraz prawdopodobnie polski podatek. Dlaczego prawdopodobnie? Ano dlatego, że raz naliczałem, a raz nie. Dokładnie tak. Ja myślę, że opłaca się kupować na jakichś mega turbopromkach. Jak coś wyłapiesz, tak, to rzeczywiście może to się opłacać. A tak to. Chyba, że chcesz jakiś sprzęt, który nie jest dostępny w Polsce, bo nigdy nie będzie. No to możesz szukać za granicą. A tak to się nie opłaca. Wiesz, czekał, nie wiadomo czy przyjdzie, może ktoś cię oszuka. A może jeszcze cło, jak ci naliczą VAT do tego, bez sensu. No, jeszcze Sasin przyjedzie, ci zabierze z portfela pieniądze, nie warto. Słuchaj, dobra, kolejne pytanko od Kruftos. Czytam. To może teraz o akumulatorach, jeśli już nie było, z których sami korzystacie, jak to w końcu jest, trzeba patrzeć na maksymalny ciągły prąd rozładowania, czy chwilowy, impulsowy. Czy znacie jakieś dobre 18-350, bo ciężko z informacjami o nich. Pozdrawiamy. To jest taki dość ciężki temat, przez który brnąłem może z 4 lata temu, tak się tym interesowałem dość mocno. E dobra, to może na sam początek... Co tak kusów, słuchajcie. Tak, no trochę tak. Ale na początek impulsowy prąd rozładowania. On jest widoczny najbardziej przy mechanikach. Tam im jest wyższy, to tym szybciej rozgrzeje nam się grzałka. Elektronika w boksach skutecznie go reguluje i nie ma on już takiego wpływu. Ciągły prąd rozładowania ważny jest i tu. Z tego względu, że jak mamy boksa na jednego akumulatora, który daje nam 80 W i wsadzimy do niego chińską laptopówkę o prądzie ciągłym 5 A, to nie ma bata, żeby podał nam moc na grzałkę. Pokaże nam, że ogniwo jest rozładowane. A przy niskiej oporności na mechaniku i taki akumulator będzie miał ogromny problem z rozgrzaniem grzałki. Za to będzie on się sam po prostu strasznie grzał i może dojść do samozapłonu. Kupując akumulatory, zawsze wybierajcie nowe z pełną koszulką i nigdy Chińczyków niewiadomego pochodzenia. Sam jak już używam, to Sony VTC5. Może nie mają największej pojemności, ale wysoki amperaż powoduje, że czuję się bezpiecznie. Czuję się bezpiecznie, no w porządku. Ja też Sony VTC5 albo 6, LG te brązowe, to jest HG2, jeśli dobrze pamiętam. No tak naprawdę każdy jest w porządku. Ten, który jest w vape shopie, to na pewno nadaje się do e-papierosa i tu nie ma czego się bać. Ja bym nie kupował jakichś tam tych takich refabrykowanych, że właśnie jakiś Allegrowicz sobie tam wyciąga z laptopów i to potem sprzedaje, a widać jeszcze luty na tych akumulatorach. Tak, to tak. Jest niebezpieczne. To odsyłajcie w ogóle, albo jakieś chińskie marki typu, nie wiem, Qingqiangqiong, albo przepraszam za to, ale wiecie o co mi chodzi. No jakieś no-name, no to ja bym się bał osobiście. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć odnośnie tych akumulatorów, że na przykład albo to było przy HG2, albo przy Samsungach Q20, Q30. Jedne z nich mają właśnie trochę niższy amperaż, bodajże 15 amperów na ciągłym rozładowaniu, albo 10 amperów na ciągłym rozładowaniu. I jeżeli wsadzimy je do boksa i boks jest tylko i wyłącznie na jednego aku, wepniemy na 80 W, to często zdarzało się, że akumulator dojeżdżał do połowy rozładowania i pokazywał już, że jest rozładowany, przez to, że ten prąd rozładowania już nie dawał rady uciągnąć samego atomizera. No dobra, tyle od nas na temat akumulatorów. Lecimy dalej już na koniec. Ostatnie pytanko od ABCDE. Czyta. Witam chłopaki, mam takie pytanie do was, bo się nie znam w ogóle na tym, chcę rzucić zwykłe fajki. O, brawo. Bo za dużo palę, nieprzyjemny zapach z buzi po fajkach i ubrania, czy po e-papierosie jest tak samo. Palę i LD niebieskie najbardziej mi podchodzą, paczka dziennie, czasami więcej. Chciałbym kupić sobie Justa 2 na początek, czy na cały dzień, wystarczy mi baterii. Jak to się ma przeliczenie analogów na likwidy, ile bym musiał mieć likwidu, jakiej mocy, żeby mi starczyło na miesiąc palenia? Może głupie pytania, naprawdę się nie znam na tym. Nie ma problemu, od tego jesteśmy, żeby pomóc. Ale na samym początku chcielibyśmy pogratulować za podjęcie decyzji. Tak, męska decyzja. Męska decyzja. Super. Dobra. Albo damska. Albo damska, ale przynajmniej dobra decyzja. Dobra zmiana. Trzeba.
Dobra, ale tak, nieprzyjemny zapach z ust, zmurzuc ubrań czy poranny kapeć znika praktycznie z dnia na dzień. Przygotuj się na mocny kaszel przez pierwszy miesiąc, który później przekształci się w łagodny i zniknie całkowicie. Płuca muszą się oczyścić z papierosowego syfu. Pytanie należy do Ciebie, czego od e-papierosa oczekujesz. Czy chcesz robić duże chmury i nosić duże urządzenie w kieszeni i czuć owocowy smak, czy jednak wolisz e-papierosa podobnie działającego jak klasyczne fajeczki? Jeżeli jest to pierwsza opcja, to ja bym wziął Draga X z dwoma wymiennymi akumulatorami. On ma jeden akumulator. Chodzi ci o Draga Max prawdopodobnie. Nie, nie, nie. Właśnie o Draga X, ten, który ma wymienny akumulator. Ma jeden? Tak, jeden. Aha, ale dwa kupić od razu. Żeby dwa kupić. Dobra, przepraszam. Z tego względu, że właśnie takie dwa akumulatory, jeżeli będziesz miał jeden w zapasie, to będą ci wystarczały na cały dzień. To jest takie... Na spokojnie. Przemyślane. I do tego premix, na przykład truskaweczka z mono, umieszana na 6 mg, albo jakiegoś z basiców. Tak, o. Ale to jest fajna rzecz, żebyś na samym początku wziął sobie premix, który będzie takim monosmakiem. On się łatwo pozwala przestawić po zwykłych papierosach na takie bardziej smakowe likwidy. I jeżeli będzie to większa chmurka, to tutaj uderzaj w moc 6 mg. Ale jeżeli jednak wybrałbyś tą drugą opcję, no to ja osobiście bym wziął dwa razy smoka Novo 2 i do tego likwid 12 mg, na przykład RY4 od Wilta. Mamy smoczka, który wygląda... No, działa praktycznie jak papieros, mamy dość dużą moc nikotyny, no i mamy też zapas baterii, ponieważ mamy dwa urządzenia. No i takie zestawy no, powinny wystarczyć Tobie na co najmniej jeden dzień wapowania. A jeżeli chodzi o tą likwidożerność, to przy Dragu powinno Ci schodzić około od 10 do 15 ml premiksu na dzień. Przy Novo nastaw się na około 5 ml. Niestety z góry nie jestem w stanie powiedzieć Ci, ile likwidu potrzebujesz na miesiąc. Ciężkie Zobacz, pytanie. No tak, to... Naprawdę każdy... Wyjdzie w praniu. Zobacz, ile wyłapujesz w pierwszym tygodniu i później pomnóż to sobie razy 4, no i masz miesiąc. No dokładnie. Ale z matematyki też dobry. A z własnego doświadczenia powiem tak, żebyś się nie poddawał, jak już się przerzucisz, to trzymaj się tego. Kaszel jest naprawdę okropny, ale to jest dobry kaszel. To jest zdrowy kaszel, bo to się płuca oczyszczają. Tak. Proszę się nie bać, że to COVID czy coś. Wszystkie osoby u mnie no, w rodzinie, czy na przykład ty, no to wszystkie przez to przechodziły. Masakra. No to, ale jest do przejścia potem, jak już pierwszy, drugi, trzeci miesiąc już gdzieś się trzymał samego e-papierosa, bo nie wolno palić papierosów, jak się pali wapuje po prostu. Jesteś w stanie to zrobić. Ja to zrobiłem, wielu innych ludzi, miliony na świecie to zrobiło, więc ty także jesteś w stanie. Nie bój się, działaj. A na dzisiaj to wszystko, słuchajcie, zadawajcie nam pytania w komentarzach pod tym filmem najlepiej, albo w którymkolwiek, przeglądamy je wszystkie. My kończymy, żegnamy się z wami, dziękujemy, widzimy się za tydzień w piątek o godzinie 18. Do zobaczenia i cześć!